Drewniany kościół w Kościelisku warto odwiedzić nie tylko ze względu na możliwość zadumy i modlitewnej medytacji, ale także biorąc pod uwagę jego niepowtarzalne wnętrze. Świątynię zaprojektował na początku XX wieku ceniony architekt Eugeniusz Wesołowski, uczeń Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego. Pewnie dlatego kościół wpisuje się znakomicie w nurt zakopiańskiej architektury, a w środku zwracają uwagę m.in. bogato zdobione witraże Stefana Matejki, bratanka Jana, a także niezwykły obraz Jezusa w pasiaku, namalowany przez nieznanego włoskiego malarza, jak się przypuszcza, więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Położony przy ulicy Nędzy Kubińca kościół gości często ekipy telewizyjne, na przykład TVN24 transmitował ze świątyni bożonarodzeniowy koncert kolęd i pastorałek zespołu Zakopałe. Po obejrzeniu świątyni można jeszcze zajrzeć na urokliwy przykościelny cmentarz, z którego rozpościera się piękny widok na szczyty Tatr Zachodnich. Maszerując wzdłuż Salamandry u stóp butorowego wierchu, a potem Gubałówki, rozpoznamy plenery znane z serialu Szpilki na Giewoncie, opowiadającego historię warszawianki, którą obowiązki służbowe rzuciły na Podhale. W głównej roli wystąpiła Magdalena Szejbar. Serialowy pensjonat Lucyny Skorupy twórcy umieścili bowiem w pięknym gościńcu Góralski Dwór, położonym przy trakcie Salamandry. W trakcie wędrówki towarzyszy nam biegnąca nieopodal ulica Królewska, której część przebiegająca przez Palenice, Butorowy Wierch, Dolinę Kościeliską, Wąwóz Kraków i dalej na Słowację nazywana jest Drogą Królewską. Przed wejściem na prędówkę idziemy przez kilkanaście minut ulicą Królewską, a trasa wiedzie malowniczo z krajem lasu wśród pól i łąk. W pobliżu szlaku naszej wędrówki, na polanie Perendówka, stoi ponad stuletnia kaplica pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ze względu na oryginalną architekturę i rozpościerającą się stąd panoramę Tatr, warto na chwilę tutaj przystanąć. Pitoniówką i Szeligówką wracamy do centrum Kościeliska, a po drodze mamy okazję przy dobrej pogodzie podziwiać sylwetkę Giewonki.